Ej, ty! Nie znam cię. Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everetz. A, w środku jest. Szukam Olgierda von Everetz. Nie ma tu takiego. Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę rzezimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everetz. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Ty? A w życiu, to ja jestem Olgierd. Wszyscy jesteście Olgierdem, tak? A jakże? Jeden mężczyzna w trzech osobach? To które z was ma jaja? A które mózg? Nie śmiejesz się? Znaczy, że ty nie jesteś ten od mózgu. Nie, ja jestem ten od pięści. Jesteś. Nadawałbyś się do naszej kompanii. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Wesoło tu u was i chętnie bym się jeszcze pośmiał, ale czas mnie nagli. Oho, robi się poważnie. Chodzi o bestię z kanałów. Podobno Olgierd von Everetz wystawił na nią zlecenie. A, znaczy, że pewnie jesteś wiedźminem. To wiele wyjaśnia. Tak? A co na przykład? Podobno wypruwają was z emocji. I to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. No dobra, mości wiedźminie, koniec żartów. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda.
Jak cię zwą? Geralt z Rivi. Dam ci radę, Geralcie z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Więc jeśli chcesz tę robotę, musisz go zaciekawić. A Olgierd bardzo szybko się nudzi. Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Nie znam się na rzeźbach. Niewiele tracisz. Sztuka jest teraz coraz bardziej płytka i nijaka. Za 100 lat ludzie będą umieszczali akty na plakatach reklamowych i sprzedawali za ich pomocą na przykład cegły. Wspomnisz moje słowa. Ech, lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy. Idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamek. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przekąsimy coś. A mnie się podoba, szczególnie te dwa owalne elementy. O, zgrywus. Dobrze, nie lubię ludzi bez poczucia humoru. Potwornie mnie nudzą. Ech, lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy. Idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamek. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przekąsimy coś. Szczerze mówiąc, wolę twórczość Paxa Gernsta. O, czyli szkoła kowirska. Studiowałeś w Oxenfurcie? Nie, ale znam kogoś, kto studiował. Ech, lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamek. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przekąsimy coś. Jestem zbyt trzeźwy, żeby o tym rozprawiać. Wolałbym porozmawiać o zleceniu. Widzę, że mam do czynienia z człowiekiem czynu. Ech, lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamek. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej.
Dobrze. A teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii. Przegąsimy coś. Ataman Olgerd! Wiwat! Niech żyje! Wiwat! Niech żyje! Wiwat! Wiwat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami. No, to teraz nie mamy już wyjścia. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki Imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała Tradycja! Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłały się do kanałów? Nie. Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurskich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją! To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem, nagroda cię nie minie. Ciekawi mnie, co to za potwór, ale nie mam teraz czasu się tym zająć. Jak chcesz. Ja do niczego nie zmuszam. Nie ty, to ktoś inny przyjmie zlecenie. Gdybyś zmienił zdanie, wiesz, gdzie mnie szukać. O, proszę, kogo ja widzę. Witaj, usiądź z nami. Przyszedłeś z nami poucztować, czy namyśliłeś się w kwestii potwora?